tym budynku w baniu. Obok dworca PKS byłego, teraz jest galeria. W latach 2002-2016 mieściło się biuro Stowarzyszenia Biednych Ludzi SKOP, które rozdało 1066 ton żywności. Obrazowo jest to cały skład pociągu towarowego. Tu ma spać po wyniku w Międzynarodowym Roku Miłosierdzia Bożego burmistrz Lubania Arkadiusz, nie miłosierny, burmistrz Lubania Arkadiusz Słodziński rzucił Stowarzyszenie Biednych Ludzi SKOP z biura w widocznym budynku na bok. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
пише на. A tam jest przystanek, będzie tak. Przeważnie.